Nie, no knoju jeden, to kury, no! Nie! Ale ja nienawidzę tego. Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku z Cat Goes Fishing, czyli z kota, który łowi ryby! W tym odcinku kupiliśmy Master Roda, czyli mamy najlepszą wędkę w grze. No chyba, że coś się zmieniło i będzie więcej wędek, ale wątpię, że na Gubnita to Cat Goes Fishing nie było, niestety. Dlatego wędki raczej nowej nie będzie, wiesz, mam najlepszą wędkę i jest fajowo. Na samym starcie chciałem pozdrowić moich wspierających burgerków. Cookie.pl, Jakub Samuel, dziękuję za wspieranie mnie, za burgerkę na moim kanale. A teraz, zajmiemy się w dzisiejszym odcinku ulepszaniem naszej wędki. Będziemy ulepszać naszą wędkę, dodamy jej wszystkie potrzebne ulepszenia. Niektórych wiadomo, nie mamy jeszcze, to mogę w ogóle sprawić się w ten... mogę sprawić się w ten sposób, będąc tak na wodzie, po prostu to dobrze. Nie mamy jeszcze chyba wszystkich ulepszeń, czyli nie mamy tego kowadełka, które sprawia, że spadamy w dół, co być OP. Nie pamiętam, jak to się zdobywa, ale jakoś się poradzimy, jakoś to zdobędzie. Na początku odcinka spróbuję może złapać takiego pewnego przyjaciela, którego bardzo, bardzo lubię. I spróbujemy sobie go złapać. To jest pan oczywiście Mr. Rekinek. Postaramy się go złapać. Mam nadzieję, że to wyjdzie. Mam wielką nadzieję, że to wyjdzie. Powinno wyjść. To, łap to ty. Dzięki. Dobra, się złapał. I lecimy prosto do rekinka naszego, który już pływał tam po lewo. Ale ta rybko, wydaje mi się, że nie będzie zbyt przyjaźnie nastawiona do tego, żeby pójść do rekina. Chyba ona bardzo nie chce do rekina pójść, wydaje mi się. Ojoj, tylko nie do tego. Nie chcę, że ugryzł. Nie tak głęboko. No co ty robisz, no? Ale gnój jeden. Mam nadzieję, że nikt nie ugryzie. To nie tak głęboko, bo się gryzie, coś knuju. Ja pitole, coj. Dobra, złapał on, git, dobra. Uff, ja pitole, co się działo w ogóle? O co chodzi? Bo rekin, ty też tak głęboko nie idź. Do góry, rekin. No to rekinek, do góry. Nie stresujcie, wszystko będzie dobrze. Ale ty myślałem, że te ryby już mnie zdenerwuje. Nie? O, czapka. A nie, ta czapka jest słaba, to mniejsza są czapką. Ale powiem szczerze, że na tej wędce, nawet jak ulepszenia działają na niej, dużo fajniej się łowi ryby. Tego rekina to w ogóle się mega łatwo. I patrzcie, ja w ogóle nie muszę się prawie coś starać. Po prostu, że klikam i on prawie w ogóle na dół nie schodzi. Jak go biorę do góry, to mega szybko do góry leci, więc jest spoko. Ale ta wędka nie jest super wytrzymała. Na pewno jest trochę bardziej wytrzymała niż te wcześniejsze, ale super nie jest. Dość łatwo czerwona się robi. Niestety nasze ulepszenia na poprawę wędki nie działają, bo mamy naszą czapeczkę, która tak niestety działa, że anuluje nam nasze dodatki. Możemy sobie rzucić go do tyłu, bo ja bym chciał jeszcze pozbierać dużo jakichś takich fajnych rybek, selnąć je i będziemy mieć masę hajsu. I kupimy tego kichroda. Chcemy mieć wszystko kupione, nie? Kupimy go, ale to później. Potrzebujemy 5 questów do sonara. To by się mega przydało, w sensie bym to wziął. Dlatego postarajmy się to zdobyć. Oj, tak chcesz się bawić, tak? Tak chcesz się bawić, dobra. Rekin, ja? Aha, tu jest jeszcze jeden rekin. No dobra. Jak wolisz. Ja się mogę pozbyć ciebie stąd. Ja się mogę ciebie pozbyć stąd, chodź tutaj. No nagle głęboko poszedł frajer, no co za gnój, no. Nie, no ty się nie łap, ciebie nie chciałem, no. A, jest Max, okej, dobra. Weź to rekin, weźniesz? Ty, no weź to, no. Dobra, rzućmy to daleko i zobaczmy, co tam daleko jest, bo już nie pamiętam, jakie tam ryby były. Może coś ciekawego będzie, może coś ciekawego. Jakbym o tą rybę. O, ona może coś kosztować. Ona chyba kosztowała jakieś takie 16 tysięcy, nie? Tylko, ej, nie rób tak, bo tam mogą być duże ryby, właśnie mogą cię zjeść duże ryby, ty cymbala, nie rób tak do góry, please. Dobrze, do góry iść. No nie, ta ryba jeszcze... Dobra, poszła do góry, więc się cieszę. Ciągniemy ją. Nie, w dół, nie, w dół nie idziesz, idziesz do góry. Dobra, git. Mamy ją. 69 tysięcy ryba. No git, bierze. Ej, fajo, to mi odpowiada. Takie rybki mi jak najbardziej odpowiadają. Dobra, co znajdziemy tutaj? Może jakąś czerwoną rybę jakąś złapał? Z chęcią bym sobie to czerwoną rybę złapał, szczerze. A, to pływa gdzieś? No gdzieś to powinna być, ale nie sobie będzie ona bez. Dobra, to chodź, to złota. No to wezmę, tylko tu są rekiny. Okej, okay, to jest rekin, ale... Dobra, nie wziął tej rybki. 6 kafli, czy ja chcę 6 kafli? Dobra, idź do tyłu. No, to jest sama złota. To cię w sumie bym wziął. Nie będę dostalnął te wszystkie ryby. Ważne jest egzotik, bo egzotik daje po prostu bonus większy. Dobra, mniejsza, bierzemy ją. Robię to, żeby szybciej wrócić do tego, do naszej bazy, selnąć ryby, bo brakuje mi hajsu na ulepszenie jakiekolwiek. Mam tylko 3000 i... Znaczy nie ulepszenia, tylko na bomby i tak dalej. Mam 3000 i za chwilę nie będę miał w ogóle pieniędzy na to, żeby... A, to się nie zaliczę do egzotik warrior, bo już jeden mam. A, dobra, zapomniałem chyba, że w sumie tak to działało kiedyś? Chyba na pewno tak musiało działać, po prostu ja zapomniałem. No dobra, mniejsza. Rzućmy jeszcze raz. No widzicie, mam tylko 2800, więc na dużo to nie styknie. Weźmy jedną bombkę, weźmy to i postarajmy się jakoś tak głęboko mniej więcej polecieć. A, i wszyscy mi piszą cały czas, Impo, są skróty klawiszowe. Kurde, co się dzieje? No dobra, Tiger Shark już nie mamy, jego nie złowimy. Ale to nie złego, bo nie miałem planu łowienia tego gnoja. Mam dość go totalnie. Nie chcę go łowić. To jest 10 minut roboty, żeby złowić tego typa. I nawet no nie warto czasu na to nadpisać. To weźmy tego, bo tego chyba raz ugryźli, pamiętam. No, spróbujmy go wyciągnąć na górę bez ugryzienia. No właśnie, każdy mi pisał, że skróty są klawiszowe, że R to rakieta, bomba to B, światło to... Chyba F było, coś takiego. Nie mam pojęcia, ale...
Wiem, że skrót klawiszowy, ale po prostu jestem tak, o, prawie mogę iść do tyłu i by spadł. A, dobrze, że tego nie zrobiłem, przytrzymałem. Wiem, że tak jest, ale po prostu nie wiem, to jest kwestia przyzwyczajenia, tak? W poprzedniej serii jak grałem, to też miałem tak, że przez większość serii kupowałem tu te rzeczy stąd. Chociaż wiedziałem, że są skróty, nie? I w końcu w pewnym momencie stwierdziłem, dobra, nas przestawię się. Już będę, nie będę klikał, tylko będę po prostu na klawiaturze to robił. No i przestawiłem się, ale teraz znowu wróciłem do tego i kiedyś się przestawię. Może w tym odcinku będę następny. Postaram się od tego, tak, żeby szybciej to było. Wiadomo, że klikając na klawiaturze jest szybciej. Dobra, strzelamy to 273 tysiące. Super. Następna łódka jest już, kurde, już mogę następną kopać. No to zrobimy tak, że ja kupię Dark Boata i Luxury Boata później kupimy. Pierwsze co to Dark Boata i zbierzmy sobie na Dark Boata. To będzie spoko opcja. Teraz postarajmy się Gaukera może zdobyć, co? Zobaczmy jeszcze raz, jak wygląda dokładnie Gauker. Ja wiem, o którego chodzi. Tak, to jest ten. No postarajmy się go zdobyć, nie? To nie będzie takie super proste. Najprościej byłoby dużo bombić. Musiałbym czapkę zmienić. Kurde. No, dużo łatwiej byłoby miał inną czapkę. Nie, bo mi ulepszenia działały. Bo mógłbym do tego walnąć. To było dużo lepsze. A tak to teraz trochę. O! Chciałem powiedzieć, że trochę na szczęście liczę, ale. Oj, dobra. Nie, bo te typy tu latają. Ja ogółem płynę wędką tutaj. Znaczy, nic, jaką wędką? Łodzią tu płynę. Tak, widzicie, że ta moja linka zmienia kurs. Zaraz odpłyniemy od tego gnoju, bo tu jest dużo, oni chronią tego, te miejsce. Dobra, teraz do góry. Nie! Ale ja nienawidzę tego, ale ja bym temu, co ja gadam? Ja mu walnę temu frajerowi, no. Walnę mu po prostu. Co ja będę mówił, że ja mu coś zrobię? Ja mu coś zrobię. Ja mu zrobię po prostu coś. Natomiast w ogóle ten, chodź tu gnoju, po tobie jest. Masz gnoju, frajerze, dobra. Jeszcze jeden. No ale ty se tym rób co chcesz, nie wiem, gryj se to jak chcesz, twoja opcja. Jeszcze jeden. Będzie jeszcze jeden. Dlatego miałem to przez nawet 10 minut robić, ja tego typa buchnę. Buchnę go po prostu. No a tu jest gnój. No pyk, dobra, no i nie ma elo. No i teraz jeszcze jeden! Ciebie złapię. O! Ciebie złapię, gnoju, spadaj tutaj do tyłu. O tak. Teraz dajcie mi jakąś średnią, tu jest średnia. Bombka. Idziemy po tego Gaukera. Idziemy po niego. Coś po drodze może jeszcze buchnę. Tak, dla zasady. Ciebie buchnę. Ty nie jesteś potrzebny do niczego, masz, o. A gdzie jest ten Gałka? Gałka powinien być gdzieś, o tutaj. Chodź, Gałka, dobra. I tu już jest sobie... Co ta czerwona tu robi nagle? Dobra, jeszcze jedna czerwona. Ja pitol, dobra, teraz do góry. Jak ona mi tu przyleci, to denerwuje się, dobra, jest git. Udało się, no naprawdę z taką rybą problemy, to jest w ogóle żałosne jest, dobra. Mam kwestię zrobionego, Leofish, ja tego Leofisha nie zrobię, bo on jest kamerą głęboko, wydaje mi się. Co to był Leofish? Cyklarze mam wszystkie połapane, więc fajnie. Skrzyż mam póki co wszystkie. I tutaj nie mam, a to jest, gdzie to jest w ogóle, w którym miejscu? A, to jest tam głęboko, tak, to jest tam przed tym, jak się czarno robi, dobra, wiem gdzie to jest, dobra. Zajdziemy tego Leofisha i go złapiemy, dobra. Wiem, gdzie to jest, na spokojnie. Weźmy sobie tego, potrzebuję tego średniaka, wezmę to i płynę w miarę tak do przodu. Nie wiem, czy muszę być na końcu, do. Jestem na końcu, więc mniejsza. Strzelamy tym i staramy się dopłynąć na sam dół. Dobra, muszę raz mi tego nie buchną, co się bardzo, bardzo cieszę. Nie wiadomo, co ten dole będzie. O, dobra, to już może buchnąć. I tu jest le... Tu... Dobra, git. Tylko kurde, on będzie chyba ciężki do zapania, bo on strasznie agresywny jest ten typo. Ja pitole, co on robi? On tak będzie cały czas, tak? Kiedy to odpuścić? Odpuścił, dobra. Chyba będę się tak zmęczyć już... O kurde, dobra. To będzie trzeba uważać. Chyba będę się zmęczyć i tak, już chyba więcej nie idzie. No dobra, tak i tu mamy go, zrobiliśmy questa. Jak tu nic randomowy teraz nie polecimy gruzie i było blisko, to na dole już coś był. Ale zrobiliśmy. Mamy nowy upgrade do tego, co mamy takiego? Dobra, mamy... Dwa w sumie mieliśmy. Mamy crankbaita. To jest chyba nowe, nie jestem pewny. I co jeszcze nowego mamy? Chyba tyle. Nie mogę zauważyć nic nowego w sumie. No tak, nie wiem. Tylko jeden, to nie było już dwa? Wcześniej tam chyba jeden odblokowaliśmy, to mniejsza. No to mamy tego kranka. Fish ignore small bait, unless you reel. Fish are less attracted to medium bait, unless you reel. Okej. Okay. Czyli znaczy, że po prostu, jak dopóki nie wciągam, to ryb mnie interesuje po prostu mój bait. Spoko, nie? Spoko rzecz. No ale prawdopodobnie tego używać nie będę. Ja nie wiem, czy mogę dwa questy robić, ale no, pasujmy nawet. Puff Garum, dobra. Więc to jest puff i wiem, gdzie jest puff. Co jest spoko, ale ten garump, co to jest garump? Gdzie powiedzieliśmy coś takiego jak garump? Tu garumpa nie ma, a nie jest. Dobra, więc to jest garump. Zrobimy tego garumpa. On też to był gdzieś na końcu w sumie był. No on był tam przy tym Leofishu był, dobra, to wiem gdzie iść. Weźcie sobie na maxa tam do końca i zrobimy tego garumpa zobacz. Tylko, nie no, powinno być chyba spoko. Tak mi się wydaje, że on tam był. Albo to był tam garump, albo taki inny, który właśnie tnie linki. A tu jest ten pufka, który musi nować, to jest właśnie ten. No jak to zapiem, to akurat powinno być bardzo łatwa misja, wydaje mi się. I chyba tu garumpów jednak nie ma. Pomyliłem garumpa właśnie z tym typem, ale to garump nie jest. Ale garumpy wiem, że były gdzieś na podobnym poziomie. Próbuję gdzieś tu ogarnąć. Może gdzieś znajdę. O, tu jest garum, dobra. Ugryziesz to, please?
Weź, bo spadam na dół. Nie, no spadam na dół, Garump. No, czemu to zrobiłeś? Czemu tego nie zapałeś? Jak mogłeś, Garump? Dobra, jeszcze raz w takim razie. Możemy się uda w ten sposób, zrzucając taką. Tu jest Garump, tu jest jeszcze inny Garump. Nie. I co ja mam teraz? Kurczę, mam tu bombę. Dobra, buchnij. Ja pitole Garumpa jednego buchłem. No nie! Znaczy, tam jest jeszcze jeden, co nie? Spróbuję go teraz bez bomby. Dawaj mi tą czapkę, tu jestem taka dobra czapa, to jest taka tego, jak ona się nazywała? Ten artefakt czy coś takiego. To jest świetna czapa. Quest fish are coralled red on the radar. Ja pitole, patrz, ona kosztuje. No ale czy ona teraz niepotrzebna, szczerze jest? Tak średnio chyba, no. Dobra, będziemy mi zarabiać, tak? Wezmę to. Będziemy jej zarobić i teraz nasze ulepszonka będą już se działać. No widzicie, chyba nam się pogrubiła linka, nie jestem pewny, czy nam się pogrubiła, ale raczej nam się pogrubiła. Ci, co bardzo ważni, powinni zauważyć. Tak mi się wydaje, że się pogrubiła. Dobra, bierzemy go. Teraz powinniśmy mieć, tak, powinniśmy mieć dużo stło. Ta linka jest kozacka, tego już nie przebijesz. Nie wiem, sam już nie wygrasz, nie wiem, już nie mogę ciągnąć sami daleko gdzieś. Mamy kościora, teraz robimy pufa. Pufa to się po prostu popłynąć na sam koniec, tam walnę sobie rakietkę i... Bierzemy pufa! Para puf! Gdzie jesteś puf? Tu jest puf, o, puf. Dobra, to wezmę tego niżej trochę, o. Mamy pufa, dobra. No i to jest puf. No to jest fajne, bo tu nikt mi tego nie ugryzie, bo nikt nie chce kolców ugryźć, nie? Więc fajny jest puf. Nie trzeba się o nic martwić, można po prostu ciągnąć. Puf też nie walczy za bardzo, to jest super rybka, nie? No, tylko jak się już wynosi, o to może się skaleczyć, ale... Pogrybka. No i mamy dwa kościoły zrobione, jeszcze jeden questik, robimy to. Mamy 301 tysięcy, teraz będzie zarabiać, wiadomo, dwa razy mniej pieniędzy, ale będzie dużo łatwiej się łowić, to jedno. No i nie wiem, no. No i tyle w sumie. I tak będziemy wchodzić powoli w late'a, że tak powiem. Dziwnie tak sobie mówić w Cat Ghost Fishing, ale będziemy wchodzić po to taką late grę, czyli późniejszą gierkę, jak ktoś nie wie, o co chodzi. I polega to na tym, że po prostu będziemy poszukać tych wszystkich ulepszeń, więc nie będziemy mogli mieć tej czapki. Po prostu nie będziemy mogli, bo bez niej nie będzie się dało za bardzo grać. Ale może w przyszłości jeszcze je do czegoś użyjemy. Na przykład by tak tego, to rybę z Coca-Cola ma, jeszcze pamiętam, jak ona się nazywała, ale jo, może dałoby się radę wyłowić z tą czapą, wtedy by się zrobił dwa razy więcej. Dobra, teraz zobaczmy, co musimy złowić. Tetra Kevin, dobra. Tetry nie widziałem nigdzie jeszcze, bo ona gdzieś tam chyba dalej jest, wydaje mi się, że nie dosięgnę do niej. Jakiś Kevin. To może być ryba, której w sumie... A, to jest Kevin. O, to ja widziałem tą rybę gdzieś? The fish swims the land of the caverns, beneath the ocean floor. Co? Mi ta ryba w katalogu pojawiła się, ponieważ mamy na nią questa, czy ponieważ gdzieś ją zauważyłem już wcześniej? Że gdzieś byłem blisko niej. No wątpię, że blisko niej. No bo zrobię tak po prostu, nie? Że rzucę tak, o. No bo zobacz, jak daleko dolecę na sam dół, bo jestem ciekaw po prostu, czy jestem w stanie po prostu dosięgnąć tej ryby, ale wątpię, chyba nie jestem. Żeby do niej dosięgnąć, to wydaje mi się, że muszę mieć tylko wadełko, bo innej opcji nie widzę. A co, tetry to samo. Do tetry potrzebuję lepszego statku, żeby do tetry dojść. O, ty! Tu ten typo jest! What? Ej, to jest ten jak on się nazywał? Ja się pamiętam. Moł? Nie, to nie Moł, to był inny. Nie pamiętam, ale to jest taki gość dziwny, który boi świata. Dobra, dobrze to wiedzieć. Ej, my tu jesteśmy... O, mogę to zebrać? Dam radę? Dobra, chyba nie dam radę. A co czym ty jest? To jest oto? Ta ryba? Nie, zostaw mi tą rybę! Zostaw mi tą rybę. Moja ryba. Dobra, no ona... O, ale czapka dziwna. Ej, zaraz będziemy mogli czewki bez problemu złowić w sumie. Ej, ja naprawdę mogę na samo dno polecić. No, co zrobiła? Tak, to był Kevin! To był Kevin! Ale dobrze! Ale dobrze! Dobrze, to się cieszę. O kurde, zrobiła się noc. New quest, sell. Ja oj, to właśnie chcę. Ja chcę się bawić w nocy. Dobra, kupujemy to, pyk! Mamy lepszą łódkę. Nigdy tej łódki w sumie nie miałem, ale już ją mamy. To się liczy. Mam też komedię, który jest mega drogi, dobra. Teraz! Czas na... Jo, pitole, nie stać mnie. No nie, no! Już myślałem, że będzie mnie stać, ale oszustwo, dobra. Ale to będzie ciężko się złowić, szczerze. To będzie coś ciężko złowić, bo tu małych rybek za bardzo nie ma. Ale nie ma... A, zapomniałem, że ty tu jest... Dobra. Wszystko już rozumiem. Absolutnie wszystko już rozumiem. To ty to jesteś. Ja cię pamiętam. Ja cię dobrze pamiętam. Wiem, kim ty jesteś. Dobrze, mam z tobą miłe przygody. Mam z tobą naprawdę miłe przygody. Jest małe ryby, no! Potrzebuję jednej małej ryby. Jak nie zobaczę jednej małej ryby, to nie będę mógł złowić tego typa. A ja wiem, że go złowię. Ja tego typa złowię po prostu. On tak dostanie po prostu... O, jest ryba. Daj. Git, dobra. Muszę uważać, bo może mi wciągać na dół tego. No właśnie, o to... A, ono mija chyba ten. Ono mija chyba te małe, no dobra. No to... Teraz, gdzie ten musztard? To jest musztard, dobra. Ej, musztard, weź, bo ja nie umiem rzucić, nie umiem rzucić tą wędką normalnie, dobra. Pyk, o, teraz. Nie pamiętam, jak to było. Zapomniałem już, chyba to trzeba, co nie? Ja kupię to na wszelkie, żeby mieć na dłużej światło. I próbujemy, nie? On, no powinien gdzieś tu być. Najgorsze jest to, że ten, że... O, a to nie on. Nie, Ej, czy teraz zmarnuję hooka? Chyba tak. Ja, pitole, ale to ciężkie będzie w takim razie. O, jest, dobra.
Potuń do mnie. Dawaj. Nie, ty nie! Kurde, to byś tak łatwo jak tego kowalełka nie mam. Ty kowadem było mega łatwo, po prostu bym sobie manewrował i bym chciał tutaj. No teraz jestem ograniczony strasznie, mogę tylko na tym poziomie po prostu płynąć i tyle. Dawaj, wierzę w ciebie, podpłyniesz mi tu, co? No podpłyniesz, dawaj. Nie bój się, nic się z tego nie stanie. Mam taką fajną burzę. Wiesz, bezpiecznie jest, nie? Ty tam lubisz sobie podczas nocy i burz wypływać. Dawaj, kumplu. Podpłynęłeś już kilka razy do mojej łodzi. No żeż ja pitole, on jest jakiś upośledzony. No on znowu jakieś upośledzenie to jest, no ty gościu. Co ty robisz, ty? No po to mi zaraz bejta coś zje. No weń nie rób głupot. No nie, mi zaraz bejta. Ja pitole, ty, ja nie pamiętam jak to działa, czy ja muszę na przykład huka to skupować? Chyba muszę sobie huka, nie? To nie może być na żywego, tak na żywego nie, tak pamiętam, na żywego nie może być, bo jak żywego walnę to ten. To będzie po prostu wciągał chyba w dół, coś takiego będzie robił, co nie? Ty no, weź tu podpuń, serio mówię. Ty jesteś free hajsem. O! Jesteś właśnie free hajsem jesteś free hajsem. Chodź ty gnoju, nie uciekniesz mi. Ło, super moc mojej super twardej wędki. Brbuch! Tak! Gnoju, nie uciekniesz. Prrrrum, dobra, dobrze gnoju. Ale czy ty płyniesz, to nie fair w ogóle tam płynąć. Ej, co to ma być, zaraz na koniec mapy popłyniesz mi, tam nie idź, bo tam, znaczy, co było na końcu mapy, się pamiętam. No to smog będzie, było coś jeszcze innego dużego na końcu mapy, tylko się kurde nie pamiętam. A, tam jest zombie ryba, nie płyń tam. Dopłynie do zombie ryby, to musiał bardzo długo płynąć, nie. O, dobrze płyniesz, dobrze płyń tam, płyń, dobrze w tą stronę, właśnie. Tylko do góry bardziej, kurde, jestem w stanie go zapać w ogóle, czy nie za bardzo. Może to radę. No Stasie źle pływa, ciężko będzie. No spróbuję. Ja pitole gościu, przestań, please. Dobrze, mam tu ulepszoną trochę wędkę, bo tak to było bardzo ciężko, nie mógłbym naciągać za bardzo jej. Nie no, ale gdzie on płynie, ty no. Co to, gdzie ja w ogóle jestem, że jestem już mega gdzieś daleko po prawo. Zaraz do rafy dopłynę. Jo pitole, do rafy dopłynąłem. No nie, to jakieś jajca są w ogóle. No on tak daleko mnie zabrał, ty to jak go zapaść, co mam zrobić niby? No a wiem co muszę zrobić, ja muszę po prostu go zapaść pod koniec, bo inaczej chyba nie ma opcji. No chyba tak. Jo pitole, typu do rafy mnie zabrał, ty ograniczy się, patrzcie, ja lecę do łódki. Ja jeszcze nie doleciałem. Nadal do łódki lecę, jeszcze. On mnie zabrał przez całą mapę praktycznie. Tamta skała co była, to była skała rafy kolorowej, tak mi się wydaje. A to jest, no, chyba... Chyba trochę ponad połowa mapy, nie? Więc to zabrał mnie przez prawie całą mapę. Czego no przez prawie całą mapę? No zabrał mnie przez pół mapy, o, można tak powiedzieć. Zabrał mnie przez pół mapy. No dużo. Już chyba nie znajdę małej ryby, co? Bo to nie ma w ogóle... Co one tak skaczą? Co się tu dzieje? I kurde, no, pierwsza nasza burza... A to trochę wcześniej ta burza szczerze przyleciała. No, trochę wcześniej ta burza. No, mogę sprawić to jeszcze raz zrobić jakoś inteligentnie bardzo, nie? Jakoś tak bardzo inteligentnie, ale to nie będzie łatwo. Czy dostałem nowy upgrade? Dobra. Steel bait. All fish are less attracted to line. This stacks up free time. Dobra, to takie na ten moment mało interesujące dla mnie. Ale dobra, spróbujemy. Może tu przypłynie. Mam nadzieję, że zainteresuje moim baitem, bo najgorsze w tym typie jest to, że ma się tym baitem zainteresować, bo ja bym mógł się przygotować na to, żeby wciągać tą wędkę szybko do góry. O, ale kurde no! Co jest? Ja pitole miałem i ta... Co ty jesteś niby? Wejdź ty, przeszkadzasz mi w moim mówieniu, no. Bleeper, nie no gościu, ja się nawet nie próbuję selać, useless jesteś. Jeszcze raz. Nie mam idealnej okazji, zwaliłem, bo spanikowałem, bo nie spodziewałem się, że tak szybko przyleci. Ja się tak dopiero przygotowałem psychicznie na to, nie? A tu nagle wyskoczy, dobra, teraz muszę skupię się teraz. O, no ty gnoju jeden, no! Nie, no gnoju jeden do góry, no! Ja pitole, znowu nie zdążyłem, bo on szybki strasznie. Nie! Ej, ja nie chcę myszki se rozwalić, do góry, ja pitole no, co za, ale to jest narwaniec normalnie, ale to jest gnój jeden, dobra weź, no ale nie idź tam znowu po prawo na maksa, ja pitole, o co ci chodzi w ogóle, nie wiem, już w dół idź czy coś, no popuszczę, leć, zabawne, ha, super kurde no, ja pitole, on mi prawie walnął w ten, dobrze, leć w lewo, dobrze, o, dobrze, możesz odpuścić, odpuść, nie ma co walczyć, nie ma po co, idziemy do burzy. Lubisz burzę, wszystko będzie dobrze. Tak, płyniemy do burzy. Słyszysz te odgłosy piorunów uderzających o ziemię, spadające drzewa, Armagedon za oknem, rozwalające się budynki, bomby atomowe, po prostu wichury niszczące wulkany, supermasywne czarne dziury wciągające wszystko wokół siebie. To po prostu lubisz to, uwielbiasz to. Jesteś tym zakręcony. Zawsze marzyłeś, żeby to wszystko zobaczyć. Teraz masz okazję. Płyniesz w tym kierunku. Płyniesz w końcu na swoją ścieżkę w swoim życiu, o której zawsze marzyłeś. To jest ta droga, widzisz ją, widzisz to światełko na końcu tunelu, które mówi ci, chodź,
chodź, przyjdź tutaj. To jest to miejsce, do którego powinieneś pójść. Ty dajesz z tego sprawę, wiesz o tym, chcesz tego, płyniesz w tym kierunku. Jesteś coraz bliżej, już prawie, dosięgasz, aż dochodzisz i nic tam nie ma, frajerze, nic tam nie ma. Przepaść gnoju, dałeś się strapować, frajerze, nic tam nie ma. Dzień jest tylko, żadnego chaosu, jest szczęście, spokój, wszystko miłość, tak dalej. Nic nie ma, co chciałeś, tylko sfaszeruję ci gnoju, sprzedam ci gnoju za 250 tysięcy. Gnoju jeden. Dobra. Tak, mniejsza. nic nie było. nic nie mówiłem. Przepraszam. Nie wiem, czemu, ale przepraszam. Chciałem przeprosić. Czuję się bardzo źle z tym, co się wydarzyło. Akiba, wytnij to. Wytnij cały ten moment najlepiej. Pokaż swoją końcówkę. A nie, w sumie końcówki też. No, wytnij mój głos cały z tego. Zostaw tego, co się działo w grze. Tak, no dobra. No nie wiem, co mam, nie wiem, co mam powiedzieć, no nie wiem. A mogę już odcinek zakończyć? Ile to już? Czas jeszcze to jest. No chyba będę mógł odcinek zakończyć. Kupmy se sonar. Sonar kupiony, super! Kupmy jedną z najważniejszych rzeczy, którą potrzebuję bardzo, tak? Tinker. The lure sinks at the bottom of your cast. Maximum depth increase with rod level. Świetnie! Potrzebowaliśmy tego przez cały czas. Zaszliśmy daleko, mamy wszystko, co jest potrzebne. I nie, dobra, nieważne. Dobra, co jeszcze mamy kupić? Wydajmy pieniądze, tak? Wydajmy pieniądze, odetnijmy się od wszystkiego, co się działo. Wydajmy pieniądze, to zawsze jest przyjemne, jest, jak się wydaje pieniądze. Jak się ma dużo pieniędzy, się wydaje, to zawsze wiecie, przyjemne trochę, nie? No to wydajmy po prostu na coś sobie, tak? Detonator, bomb stacks. Cztery rzeczy potrzebuję. Na starcie na pewno kupiłbym sobie taki ulepszonka 2. Increase release speed. Weźmy release speed. Tylko nie wiem, czy release speed to jest tylko na to, jak wciągam bez ryby, czy to jest jak z rybą też. Jak z rybą to spoko, jak bez ryby to kupa. Ring causes your lure to rise. Tak, to jest spoko chyba. Increase releasing speed. Slightly reduces release speed. Spoko, nie? Ale nadal. Wydaje mi się, że Rising Clue jest lepszy. Patience dostałem osiągnięcie. I weźmy sobie jeszcze jeden Rising Clue. Co? You already have two... czyli nie można mieć więcej tego. Ta dwa razy tylko można. O, to jest śmiesznie. Co jeszcze mogę wziąć? Real new rain more quickly after a fire... Nie, to nie. No mówię gdzieś niby tego bombstaka, co nie? To jest fajne. Lubię to nawet tego bombstaka, nie? Mamy detonator i to jest bombstaka. No weźmy bombstaka i na razie na takim buildzie być może, nie? Powiem coś się celnie, ale w końcu możemy robić wszystko! Mam na superowy po prostu ten no chciałem powiedzieć radio, to nie jest radio, to jest jak to się nazywało. Mam na sonar zarąbisty, mamy minimapę! Mamy po prostu sinka! I możemy spłodzić w dół, możemy już teraz zrobić miliony pieniążków, bo wiem gdzie to zrobić, wiem gdzie to zrobić. A jak mam najlepszą wędkę, to mamy najlepszą głębokość, jaką można osiągnąć, a inną głębokość będzie mogło się dojść tylko już takim ulepszeniem pewne z tego co pamiętam, no tak, bo to było ulepszenie. Ale możemy teraz włowić sobie wszystkie czapeczki, bo ten live, wejść tam gościu. Ale teraz włowimy z czapeczki, będziemy sobie zbierać czapeczki i będziemy mieć wszystko już teraz i będzie zarobić od teraz się gra się taka zaawansowana bardzo. I zostawiamy takie najlepsze ryby będziemy łowić! A to jest koniec odcinka! I na koniec odcinka zapaliliśmy też takiego bardzo, bardzo straszną rybę, której mi trochę przykro, dlatego. No po części się ją należy, bo z tego co pamiętam, to chyba się dużo denerwowało na tą rybę, co nie? Chyba tak, no. Ale przepraszam. Przepraszam. Ale też dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Bo ja się bawiłem super, super dobrze. Może oprócz tego, co było putem na samym końcu. Ale bawiłem się bardzo dobrze. Fajnie się grało. Mam nadzieję, że zagramy jeszcze więcej. Tak, mam nadzieję. I dziękuję wszystkim za oglądanie. Po raz kolejny. Bye bye. Bye bye.